Tak wygląda słynna złota Honda pierwszego starosty cieszyńskiego Andrzeja Georga. Po latach samochód służbowy starostwa powiatowego w Cieszynie przechodzi na zasłużoną emeryturę, ale w niebyle jaki sposób. Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński, wystawił samochód na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeden z moich poprzedników starostów, czyli pan starosta Andrzej Georg, pierwszy starosta w ogóle w historii tego powiatu, za czasów swojego urzędowania kupił taki złoty samochód. Myślę tutaj oczywiście o kolorze, a nie o metalu, z którego był wykonany. I ten złoty samochód, że tak powiem, dożył swoich lat w starostwie. Mamy w tej chwili inne samochody do jazdy. A właśnie ten jako swoistą pamiątkę, jako wspomnienie chcemy wystawić na licytację. U nas już swojej roli nie spełnia, bo tak jak powiedziałem, mamy inne środki transportu. A myślę, że ktoś, czy ze względów sentymentalnych, czy historycznych, czy nawet motoryzacyjnych, zechce ten samochód za odpowiednią cenę wylicytować. Jak informuje starostwo, Honda została zakupiona z nadwyżki finansowej powstałej w pierwszym półroczu 1999 roku za zgodą ówczesnej Rady Powiatu Cieszyńskiego. Pierwszy starosta używał jej wyłącznie do dalszych wyjazdów służbowych. Myślę, że damy niską cenę wywoławczą, żeby każdego było stać na udział w licytacji. A co będzie, zobaczymy za niedługo. Czyli na pewno samochód z bogatą historią, to na pewno. Niewątpliwie z bogatym przebiegiem, woził na pewno znamienitych gości. No, na tamte czasy był to na pewno dobry samochód wysokiej klasy. Teraz technika się już trochę zmieniła, wyposażenie samochodów również. No ale tak jak pani powiedziała, jest to kawał historii tego starostwa i tego powiatu. Więcej informacji na temat Złotej Strzały wkrótce na stronie aukcji. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.